Annyeong! Witam Was na moim kanale! Dzisiaj przygotuję Wam koreańskie placki Pak Chon. Zapraszam! Koreańskie placki, omlet tak naprawdę można to nazwać, Pak Chon. Ja przygotuję dzisiaj wersję taką wypasioną, bo standardowo idzie do niego tylko dymka. Natomiast możesz go przygotować też z krewetkami, ja dzisiaj tak właśnie zrobię. Troszeczkę zmodyfikowałem ten przepis. Pierwsze od czego zaczynamy to przycięcie sobie właśnie dymki. Przycinamy takie właśnie paseczki. Tniemy tą ostrzejszą część, czyli cebulkę młodą. Piórka. Do tego krewetki, tak jak Ci wspomniałem, ale dzisiaj je przetnę jeszcze tak na pół. Dzięki temu będą fajnie, ładnie wyglądały takie duże kawałki. Sprawdzaj, czy tutaj nie ma jelitka, bo wiadomo, z czym to się wiąże. Lepiej je wyjąć. Dodajemy dzisiaj szparagi. Tniemy w mniej więcej takie same części właśnie jak szczypiorek, ale dodatkowo na ciut drobniej, 4 przecinam. One nie są wcześniej ugotowane, one są surowe. Odpalamy moc pod kuchenką. Tłuszcz nam się rozgrzewa, w międzyczasie przygotujemy sobie właśnie takie ciasto ala naleśnikowe. Dodajemy jajko do miski, 2 jajka. I teraz od razu do jajek ląduje, ja dzisiaj używam sosu hoisin, ale równie fajnie jest użyć na przykład ciemnej pasty właśnie miso, czyli sfermentowanej soi do tego przepisu. Od razu do jajek ląduje sosik. Dodajemy odrobinę sosu sojowego. Oleju sezamowego, ciut dosłownie tak dla zaostrzenia smaku octu ryżowego. Rozmącamy i dodajemy mąki. Dobrze wyrabiamy tak, żeby nie było grudek i ciut wody do środka. I w pierwszej kolejności na patelnię lądują szparagi, cebulka, dymka, a teraz jeszcze główki, szparak. Chwilkę smażymy. Nie miotamy tego po całej patelni, tylko tak jak widzisz, utrzymujemy właśnie taki fajny kształt. Teraz dodajemy właśnie dymkę, tak żeby uwolniła swój aromat. I krewetki na samą górę wkładamy. Smażymy jeszcze przez chwilkę i zalewamy ciastem. Hop, ciasto przytrzymujemy tak, żeby utrzymało kształt właśnie takiego kwadratu, prostokątu. Smażymy, możemy troszeczkę podkręcić. Przykrywamy przykrywką, żeby z wierzchu się ścięło i za chwilę będziemy odwracać na drugą stronę, żeby złapało fajnego złocistego koloru. Pięknie to już zaczyna pachnieć, czas przewracać. I teraz szybkim ruchem przewracamy na drugą stronę. Nie martw się, tutaj się nic nie przypaliło, to jest po prostu kolor od sosu sojowego. Już teraz go nie przykrywamy, tylko dosmażamy z drugiej strony. No i już gotowe. Przesmażyliśmy z minutkę, dwie z drugiej strony. Hop. I teraz szybkim ruchem na drugą stronę. Pięknie wysmażony. Ach, pięknie to pachnie. Muszę go spróbować. Odrobina sezamu na górę, troszkę chili i sezam biały. Pięknie pachnie, jak smakuje? Już Ci mówię, super smaczek, przesmażona dymka, ekstra się komponuje z sosem hoisin. Pięknie to wygląda, polecam Ci ten przepis. Jeśli Ci się podobał, zostaw lajka. Jeśli nie subskrybowałeś jeszcze kanału, to zachęcam Cię do tego. A w komentarzach napisz, co byś chciał widzieć na tym kanale. Tymczasem do zobaczenia, trzymaj się, cześć!